Mam zmarznięte nogi. Ja bym chciał tylko powiedzieć, że tutaj nie jest tak ciepło, bo jest jakieś 80 stopni. Witam serdecznie, dzisiaj jest 15 kwietnia, ale jeżeli chodzi o zmontowanie tego dzisiejszego dnia w formie filmiku na YouTube, chyba się nie uda. Niestety pogoda jest jaka jest, mgła jest, mrzawka cały czas pada, jest beznadziejna pogoda, żeby cokolwiek zobaczyć, a dzisiaj mamy planak zobaczyć amfiteatr. Już jesteśmy na miejscu w Royal Natal National Park. Co będzie, to będzie, zobaczymy. Generalnie ten dzień się trochę nie udał. Mieliśmy wyjechać z domu o 7, wyjechaliśmy po 8, jesteśmy tu już o 9, także mamy mało czasu, bo o 15 powinniśmy już wracać z gór, żeby w miarę wcześniej wrócić do domu o bezpiecznej porze. Zobaczymy. Roślinność jest wilgotna. My mamy dosyć długi kawałek drogi, gdzie musimy przeskakiwać po kamieniach z jednej strony na drugą, w ten sposób przejść na drugą. Agata już idzie. Daje radę. Jesz? Chyba wybraliśmy złą drogę. Ej, a gdyby wejść na ten kamień? Raz, dwa, trzy i tam. Ale to szybko powinnaś robić. To jest jedna droga, to jest druga droga. Tam jest trzecia droga, gdzie można zobaczyć ładny widok amfiteatru. Niestety nie skorzystamy z żadnej, bo będziemy już powoli wracać. Będziemy za późno, żeby nie wracać po ciemku. Ale i tak jest pięknie. Tylko ta mgła, szkoda tej mgły. Tam idziemy. W takiej szczelinie. Tam chcieliśmy pójść i zobaczyć piękny widok, ale niestety ten poziom wody jest tak wysoki, żebyśmy musieli wejść po pas nawet. Normalnie jak nie ma tutaj, poziom wody jest niższy, normalnie nie ma co chodzić. Zakracamy. Oprócz tego, że mam nogi zmarznięte, to się chyba nie wyścigi. Ale jak wszyscy, to wszyscy.
zobaczyć amfiteatr. Ale niestety nie było nam dane to zobaczyć ze względu na pogodę. No to ścieżka jest niesamowita. Grzysta momentami bardzo ślisko, stromo. Naprawdę trzeba się czasami na gimnastykować, żeby się gdzieś wspiąć. Są nam jeszcze 2,5 godziny spaceru. Muszę włączyć. Obecnie najlepszy widok, jaki teraz widzę. Gdyby nie było tej mgły, to byłoby jeszcze ładniej. Jeżeli dobrze widać na telefonie, to widać, jak ta mgła wchodzi do góry na tamten szczyt. Samo tutaj. Cała ta mgła wchodzi na szczyt. Widzieliśmy bawianów. Wracamy teraz do samochodu. Tak właśnie wyglądała ścieżka do naszego punktu docelowego, do którego niestety nie doszliśmy do końca. Generalnie naszym celem dzisiaj było zobaczenie amfiteatru. Ale jest przez mgłę, przez te warunki atmosferyczne nie było sensu i zresztą nawet osoby, które jeszcze tam poszły, powiedziały, że nie idźcie dalej, bo nic nie widać. Widzę, że tutaj komuś przeleciało całe życie przed oczami. Ciekawostka, amfiteatr ma długość około 5 km, a wysokość jakieś 1800, którego tam wyczytałem na jednej z tablic. I na tym amfiteatrze jest największy, najwyższy wodospad w Afryce i drugi najwyższy na świecie. Mamy jakieś 948 metrów wysokości, także niestety szkoda, że nie było nam dane to zobaczyć. Nie mam pojęcia, jak będzie wyglądał ten odcinek, bo mamy generalnie cały czas taką samą trasę, cały czas jest mokro. Może jak będzie okazja, to wam pokażę pobiana. Naszej drogi i znajdujemy się teraz pod takim wielkim kamieniem. Wam pokażę teraz malowidła, które zostały kiedyś wykonane dawno, dawno temu przez Bushmenów. Tak to teraz wygląda. Tak wyglądał drugi dzień naszych zmagań ze smoczymi górami. Celu nie udało się zdobyć, ale taki 6-godzinny spacer dobrze nam zrobił. Mimo kiepskiej pogody byliśmy zadowoleni z tej wyprawy. W następnym dniu spróbujemy zdobyć Cathedral Peak. Do zobaczenia wkrótce!